moda jest na tyle kolorowa, liberalna i pozostawia ten moment, kiedy sami wybieramy. I tak naprawdę tak to chyba trzeba potraktować, bo trudno to komentować. Ja, tak jak mówię, te echa tej sytuacji dochodzą do mnie teraz, bo ja się nie na tym skupiam i tak naprawdę też trudno mi to komentować, jakie były powody. Czy to była tylko pewien przypadek, czy jakaś świadoma historia, nie wiem. Ja dzisiaj usłyszałam o tej sytuacji i tak szczerze zastanawiam się, jakby jaka była intencja tego człowieka, kiedy ubierał ten kapelusz, bo jeżeli jego intencją było to, żeby uzyskać rozgłos, no to mu się udało, ale czy to jest taki rozgłos, który jest warty jakby tego typu działań? Nie wiem, no dla mnie to taki głupi głupek, jeśli zrobił to świadomie. Jeśli nieświadomie, no to powinien się chyba dobrze zastanowić nad tym, co chce przekazać, pokazując jakby modę, jakkolwiek on wygląda, bo widziałam różne jego kontrowersyjne stylizacje i ja rozumiem, że taki jest, że taka jest jego wizja siebie. Natomiast dobrze, jeśli ta wizja siebie jakby nie rani ani nie krzywdzi uczuć innych osób. I tego mu życzę w przyszłości. Dla mnie to nie jest moda, nie będę tego tak rozpatrywała i nie chcę temu nawet poświęcać uwagi, żeby nie nakręcać sytuacji.